zilustrujemy drugą zasadę dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej za pomocą wahadła Oberbecka. Składa się ono z czterech prętów. Na tych prętach są umocowane ciężarki. Ciężarki mogą być przesuwane względem prętów. Pręty są umocowane wspólnie na osi, na której znajdują się też dwa krążki. Te krążki mają dwa różne promienie, jeden mniejszy, drugi większy. Krążki mają wyżłobienie, do tego wyżłobienia jest zamocowana nitka. Nitka z drugiej strony jest poprzez krążek połączona z ciężarkiem. I cały układ jest poruszany w ten sposób, że na skutek działania siły grawitacji ten ciężarek porusza się w dół i całość obraca się. I teraz zaobserwujemy, co się będzie działo, jeżeli zastosujemy dwie różne tarcze. Podwiesimy ten sam ciężarek, a więc siła ciężkości będzie taka sama, natomiast promień, na którym ta siła będzie działać, będzie różny, raz większy, raz mniejszy. Układ ma taki sam moment bezwładności, ponieważ ciężarki są ustawione w tej samej odległości. Proszę bardzo. Obserwujemy, że układ, w którym promień jest większy, krążek jest większy, o większym promieniu, w tym układzie ciężarek spada szybciej, aniżeli w układzie, w którym promień jest mniejszy. I dalej rozsuniemy ciężarki tak, żeby zmienić moment bezwładności i porównamy, jaki będzie czas spadku wtedy, kiedy będziemy mieć do czynienia z większym albo z mniejszym momentem bezwładności. Po prawej stronie mamy większy moment bezwładności, po lewej stronie mamy mniejszy moment bezwładności. W obydwu przypadkach nitka jest podwieszona do tego samego krążka o tym samym promieniu. Proszę bardzo. Widzimy, że z lewej strony, tam gdzie moment bezwładności jest mniejszy, ciężarek znajduje się dużo szybciej w dolnym położeniu. Jak wyjaśnimy to zjawisko? Korzystamy oczywiście z drugiej zasady dynamiki Newtona, bo mamy tutaj do czynienia dla ruchu obrotowego, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ruchem obrotowym. Z definicji moment siły to jest wektor położenia wektor położenia siły oraz siły, iloczyn wektorowy. Z drugiej strony, jeśli mamy symetryczny układ albo oś obrotu jest ustalona, to wtedy jest to równe momentowi bezwładności razy przyspieszenie kątowe. No i teraz zastanówmy się nad pierwszym efektem. Pierwsze doświadczenie dotyczyło sytuacji, kiedy mieliśmy moment bezwładności ten sam, natomiast raz ta nitka była podwieszona na krążku o mniejszym i raz na krążku o większym promieniu. Jeśli R2 było większe od R1, no to oczywiście przy tej samej sile, która była siłą ciężkości krążka, moment, który był związany z tym R2, był większy niż moment siły związany z R1. I w związku z tym przyspieszenie kątowe w pierwszym przypadku, czyli w przypadku, kiedy mamy do czynienia z większym momentem siły, na większym promieniu mamy większe przyspieszenie kątowe. Natomiast jeśli mamy ten sam moment siły, natomiast mamy inny moment bezwładności, ponieważ rozsuwamy ciężarki w wahadle Oberbecka, to wtedy, kiedy mamy większy moment bezwładności, przy tym samym momencie siły, to oczywiście przyspieszenie kątowe będzie tym mniejsze, im jest większy moment bezwładności. A więc w przypadku, kiedy mamy rozsunięte ciężarki, moment bezwładności jest większy niż wtedy, kiedy ciężarki są bliżej. No i oczywiście wówczas przyspieszenie kątowe musi być mniejsze niż wtedy, kiedy ciężarki są bliżej. Dziękuję bardzo za uwagę.